Czy emulgowanie odżywką ma sens? Często musiałam Wam wyjaśniać w komentarzach, dlaczego teoria o emulgowaniu np. oleju odżywką nie ma sensu, a dla przypomnienia, teoria ta brzmi, żeby zmyć olej z włosów, należy zemulgować go najpierw odżywką do włosów, bo ta ma w składzie emulgatory, które pozwolą na zmycie oleju. Dlaczego ta teoria nie ma sensu? W składzie odżywek są substancje zwane emulgatorami, czyli takie substancje, których celem jest połączenie składników odżywki w fazie wodnej z tymi, które są olejami, w jednolitą emul. Normalnie olej z wodą się przecież nie łączy, więc do tego potrzebny jest emulgator. Niestety ilość i rodzaj tych emulgatorów pozwala na emulgację tylko konkretnych składników odżywki z konkretnymi olejami w konkretnej butelce. Nikt ich przecież nie umieszczał w ilościach pozwalających na emulgowanie świata zewnętrznego poza butelką tej odżywki. To jest podstawowe niezrozumienie tych substancji, sposobu ich działania i celu, w jakim zostały dodane do formuły kosmetycznej. W tym miejscu pomijam już zupełnie fakt, że powody, dla których chce się w ten sposób coś emulgować, są błędne, gdyż taki zabieg nie jest do niczego potrzebny i zapewne dlatego jego bezskuteczność pozostaje niezauważona. Można powiedzieć, że wymyślamy sobie smoka, którego nie ma, a potem zaklęcie, które nie działa, by nieistniejący smok przestał istnieć.